Dzisiaj jesteśmy w Komorowie, w agroturystyce Chlebowa Chata i nie bez powodu to miejsce nosi właśnie taką nazwę. Jest z nami właścicielka, pani Aleksandra Błoch. Witam pani Aleksandro. Witam. Proszę opowiedzieć kilka słów o tym miejscu. Nasze gospodarstwo zajmuje się wypiekiem tradycyjnego chleba, którego receptura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nasze gospodarstwo również zajmuje się produkcją różnych lokalnych przetworów, dżemów, syropów. Także posiadamy też swój ser, masło. Proszę mi powiedzieć, pani Aleksandro, czy można ten chleb u państwa zakupić albo spróbować? Tak, można. Zawsze w środy i w piątki mamy sprzedaż chleba. Można zakupić chlebek oraz inne produkty lokalne. Zapraszam do spróbowania. Jak widać, Chlebowa Chata słynie z tradycyjnych wypieków. Zostaliśmy właśnie nimi poczęstowani. Warto naprawdę tutaj przyjechać i spróbować, oczywiście też zakupić do siebie do domu takie oto tradycyjne pieczywo. To pieczywo przyciągnęło również Natalię Michalską-Miłek, która prowadzi Buła Cafe w Kaliszu. Witaj, Natalio. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że tutaj jestem. Rzeczywiście to miejsce jest magiczne. Prowadzę od wielu lat kawiarnię, specjalizujemy się w kanapkach, śniadaniach, wypiekach, przekąskach. Wiadomo, podstawą tego wszystkiego właśnie jest bardzo dobrej jakości pieczywo. Skoro mamy tutaj dostawę tak pięknego i pachnącego pieczywa, a ty specjalizujesz się właśnie w przekąskach i różnego rodzaju kanapkach, no to mam nadzieję, że dzisiaj nam coś smacznego właśnie z wykorzystaniem tego chleba przygotujesz. Absolutnie tak. Dzisiaj gotujemy w Chlebowej Chacie. Mamy pomysł na takie zorganizowanie całego dnia, czyli na śniadanie, obiad i podwieczorek. Proszę mi powiedzieć, Natalia, od czego zaczynamy i co dzisiaj przygotujemy? Dzisiaj zaczniemy śniadanie od kanapek, takich bardzo prostych, ale bardzo tradycyjnych. Mamy chleb z Komorowa. Użyjemy też tutejszego twarogu i masła. Oraz na wytrawną kanapkę położymy marynowanego buraka wraz z wędlinami od pana Fiderkiewicza. Ważne jest to, że zarówno i chleb, i masło, i twaróg są wyrabiane tutaj na miejscu. Są to produkty lokalne, tradycyjne. Powiedz mi proszę, od którego chleba zaczynamy? Chętnie ci podam. Wiesz co, ja poproszę jasny, pszenny. Ten pszenny wykorzystamy na tradycyjny tost francuski, na słodko. I teraz poproszę drugi żytni chleb, ten będzie na wytrawne. Teraz ten żytni chleb użyjemy do kanapki wytrawnej, ale ten, o który pytałaś, ten chleb pszenny, myślę, że będzie idealny właśnie dla delikatnych podniebień, nawet naszych dzieci. Super. Okej. I poproszę cię, może ten rogal, jest przepiękny. O tak, ja już po prostu od samego wejścia na niego patrzę. Naprawdę. Zobaczcie, taki jest cudowny, taki domowy. Domowy rzemieślniczy wypiek, cudowny. Przekroję go tylko na pół, myślę, że to wystarczy. Zacznijmy od jajek, czyli od rozbełtanego jajka do tego, żeby zrobić tego tosta francuskiego. To teraz rozbijamy jajka. Będę po kolei robiła wszystkie czynności. Będziemy podsmażać na oliwie, rozumiem, tak? Będziemy podsmażać na oliwie, ale wytrawne, tak? Czyli do kanapek wytrawnych. Teraz musimy zrumienić z każdej strony pieczywo. Powiedz mi, Natalio, co jeszcze wykorzystamy do tych naszych wytrawnych kanapek? Jedną na pewno zrobimy z wędliną, szynką staropolską, a na drugiego rogala położymy kiełbasę krakowską podsuszaną. Na krakowską położymy marynowanego buraka z octem jabłkowym, a na szyneczkę tradycyjnie kiszony ogórek. Okej, mamy już buraki. Natalio, poproszę cię o drugą deskę, bo buraki brudzą. Nie chciałabym tutaj tej ubrudzić. Okej, mamy buraki już gotowane, które już są obrobione, mają fajny, zachowany kolor. Powiedz mi proszę, co z nimi będziemy robić? Pokroimy je w plastry i zmarynujemy je z oliwą i octem jabłkowym. Dodamy trochę ziół prowansalskich, majeranek, który jest takim tradycyjną taką przyprawą
Do buraka, w sumie zawsze mi się buraka, kojarzy. Ale taką właśnie, taką swojską, tak. Więc ona idealnie nam się tutaj wkomponowuje w klimat. Okej, widzę, że po prostu buraka bezpośrednio polewasz oliwą, tak. Octem, nie ma żadnej osobnej marynaty, nic takiego, tylko po prostu ona polewamy. Właściwie tworzy się poprzez... Małe skupienie. Poprzez to, co zaraz wymieszamy, tak? Więc nie ma tutaj kłopotu, nie musimy tego robić osobno. Pieprz. Odrobina soli. Oczywiście. Tu mamy zioła. Mieszanka głównie na bazie tymianku. Też tymianek uwielbiam. I majeranek. I to wszystko mieszamy. Dokładnie tak. Ok, to teraz na żytnią grzankę nakładamy szyneczkę swojską. I buraka. I buraka. Z pięknym kolorem. On mi tu pachnie. Ja w ogóle uwielbiam wszystko, co buraczone. Zawsze fajną taką słodycz, nie? Przemyca w daniach. Dokładnie tak. Ok. I ja jeszcze proponuję tutaj dosłownie źdźbło natki pietruszki. Zielony akcent musi być. Dobra. Ok, pierwszą kanapkę już mamy, teraz przejdziemy do drugiej. Zrobimy ją z suszoną krakowską i ogórkiem kiszonym. Natalio, oddaję Ci buraki, przyjemność, a ja pokroję ogórki. Czuję aż tutaj po prostu ten aromat piękny kiszonego ogórka. Tak. Odłożę. Pachnie rzeczywiście niemiłosiernie bosko. I nakładamy kiełbaskę krakowską. Pięknie, cieniutko pokrojona. Bardzo ja właśnie lubię, apetyczna. Jak są tak cieniutko pokrojone plasterki. Wiecie co, miał być sam ogórek kiszony, ale ja myślę, że do koloru wykorzystamy jeszcze pomidora malinowego, będzie idealnie. Bardzo proste, bardzo smaczne i bardzo pożywne śniadanie gotowe na wytrawne. Wróćmy teraz do naszego jajka. Jeszcze nam się przyda do tego francuskiego słodkiego tosta. Obtaczamy. I właśnie w tym momencie użyję tutaj lokalnego masła. Też wyrabiane właśnie w chlebowej chacie. I wkładamy nasz tost na patelnię. Pięknie skwierczy, odgłosy kuchni są też niesamowite. I masło jest tutaj idealne. Obok masła twaróg, także wykorzystamy go na słodko, posypiemy dosłownie tylko cukrem i będzie idealnie. Ale też widać, że jest po prostu tradycyjnie domowy. Robiony, odsączony, tak. I teraz okay. Doprawiamy cukrem. Dokładnie tak. I koniec. To wystarczy. Super. Ja dodam tutaj naszą kanapkę na słodko i tak oto prezentuje się nasza propozycja śniadania. Śniadanie mamy już gotowe, teraz przechodzimy do naszej propozycji obiadowej. Powiedz mi proszę Natalio, co dzisiaj przygotujemy? Dzisiaj przygotujemy tartę. Zrobimy tartę z kiszoną kapustą, z boczkiem, z kiełbasą oraz z parmezanem. To będzie naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Dobrze, to zaczynamy od kapusty kiszonej. Wrzucamy ją na gotującą wodę. Pomogę. Okej, jeszcze tylko proszę zobaczcie, ta kapusta naprawdę jest świetna, cieniutko krojona. Tradycyjnie używamy ziela angielskiego. Resztę przypraw dodamy już po ugotowaniu, po odsączeniu wody. Okej. Kapustę już mamy, teraz zabieramy się za ziemniaki. O, dziękuję Ci bardzo Natalio. Ja zacznę kroić już. Ziemniaki mamy już ugotowane, bo możemy wykorzystać tak naprawdę ziemniaki z poprzedniego dnia. Jest to oczywiście w myśl idei zero waste w kuchni, czyli nie wyrzucamy jedzenia, staramy się wykorzystać jak najbardziej każdy produkt. Ile mamy tych ziemniaków? No, my mamy tutaj ich bardzo dużo, ale na taką tartę wystarczy około 3-4 średniej wielkości, pokrojone w plastry. Będzie ok. Poproszę o talerzyk, przełożymy je tylko szybko. I żeby nie tracić czasu, od razu zabierzemy się za ciasto. Ciasto będzie kruche. Tak, tradycyjne kruche ciasto.
Okej, przystępujemy do robienia ciasta, tradycyjnego ciasta kruchego. 250 g mąki tradycyjnej, lekkiej, 120 g tłuszczu, w tym momencie oczywiście naszego wiejskiego dobrego masła, jedno jajko, szczypta soli i zagniatamy. Wyrobiliśmy ciasto i taką kulkę obtaczamy folią spożywczą i na małe pół godzinki do lodówki. Ciasto nam się chłodzi w lodówce, w międzyczasie odcedziliśmy ugotowaną kapustę kiszoną, zaraz będziemy ją doprawiać. W międzyczasie zdążyłam pokroić czerwoną cebulę w piórka, teraz kroimy jeszcze tylko boczek parzony w paseczki. Będziemy to szklić na patelni i oliwa. Teraz karmelizujemy cebulę. Czyli wystarczy dodać łyżeczkę cukru, tak? Łyżeczkę, dwie łyżeczki, zależy od ilości. Ja tutaj dodałam takie dwie małe. I teraz musimy idealnie mieszać, żeby nam się nie przypaliło. Ja w międzyczasie pokroję naszą jeszcze kiełbasę sarmacką wołową. Czy już mogę tą cebulę wrzucać idealnie, do kapusty? Idealnie, oczywiście. Okay. Świetnie. Teraz dodamy trochę majeranku. To też jakby od Państwa zależy. Ja lubię dosyć wytrawne i pikantne potrawy, więc tego pieprzu troszeczkę więcej. Sól, ale proszę uważać, bo kapusta jest już kiszona, więc tam na pewno już tej soli też jest sporo. I oliwa. Oliwa dlatego, żeby tłuszcz połączył nam cały aromat przypraw. Ok, i możemy wymieszać. Ja już skończyłam mieszać farsz. W tym momencie została nam tylko boczek. Poproszę Cię, Natalio, jakbyś mogła go zgrillować delikatnie. Tłuszczu nam nie potrzeba. Wrzucamy na rozgrzaną patelnię. To bym w takim razie poprosiła. Jasne. I będę tutaj mieszać boczek. Zaraz się tłuszcz ładnie wytopi. Teraz czekamy, aż upiecze nam się i ładnie zrumieni boczek. I zaczniemy rozwałkowywać ciasto. Upieczemy je około 15 minut i dopiero na wypieczoną formę z ciastem będziemy nakładać farsz i wszystkie dodatki. Właściwie całą główną pracę mamy już gotową i zrobioną. Teraz tylko same przyjemności, czyli nakładanie tarty. Nakładamy na spód troszkę ziemniaków, żeby one były jakby taką podstawą również. Robimy to w miarę równomiernie i wykładamy nasz farsz. Może ja Cię podtrzymam. O, dziękuję Ci bardzo, bo lubię widzisz... Lubię się przydawać w kuchni na coś. Nie, jesteś niezastąpiona, naprawdę, proszę Państwa. Dokładamy ziemniaków. Teraz nasz boczek. Który pięknie pachnie. Jest świetny, naprawdę. Jest bardzo soczysty, mięsny. I na sam koniec wykończenie z tej apetycznej kiełbasy wołowej, sarmackiej. Dodasz tutaj coś włoskiego. Taki akcent. Dokładnie. Przełamanie. Dokładnie tak. Będzie to starty parmezan. Jest on idealny na wykończenie. Właśnie po pierwsze pięknie zapieka nam potrawę, a po drugie daje właśnie taki charakterystyczny, słony posmak. I nasza tarta jest gotowa. Wędruje do piekarnika na około 15-17 minut. Możemy włączyć w ostatniej fazie grill, ale proszę uważać, żeby nam parmezan zbyt mocno nie przypiekł się. Ok, oto efekt naszej pracy. Nasza tarta z kiszonkami i z wyrobami wędliniarskimi prezentuje się, myślę, naprawdę bardzo atrakcyjnie. Parmezan ładnie się spiekł. Zdążyłyśmy już przełożyć do ceramicznej formy, a teraz najważniejsze. Degustacja, to co lubimy tak najbardziej. I okej, chwila prawdy. No wygląda, bardzo proszę. Wygląda obłędnie.
podam też drugi talerz, bo chciałabym, żebyś ze mną skosztowała. Będzie mi bardzo miło, dzięki. No to co? Próbujemy. To zdrówko. Proszę bardzo, widelec. Oj, ciasto kruche, pięknie się tak łamie. Spróbujcie sami w domu zrobić i dajcie znać, jak Wam poszło. Pycha. Tak jak wspominaliśmy, dzisiaj mamy propozycję na trzy dania. Było śniadanie, przypominam, były to kanapki wytrawne i też jedna na słodko. Na obiad zaproponowaliśmy tartę wytrawną z kapustą i wędlinami. A przed nami deser, piękny sernik, ale jest to wariacja na temat sernika, ponieważ jest z dynią. My już nie mamy na sobie fartuchów, ponieważ nie będziemy go dzisiaj przygotowywać, lecz zaprosimy Was do kawiarni, którą Natalio prowadzisz. Tak, zgadza się. Jest mi bardzo miło, dlatego że dzisiejszy deser przygotowałam ja wraz z moim zespołem. W naszej kawiarni była kafe, która się mieści w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 14. A sam sernik jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ już powoli lato się kończy, wakacje żegnamy, a wchodzą nuty jesienne, stąd pomysł na wykorzystanie dyni, którą też nomen omen mamy z zaprzyjaźnionego gospodarstwa warzywnego. Oraz wykorzystania twarogu tutaj od pani Oli z Chaty Chlebowej. Jest to delikatny sernik na bazie musu dyniowego, orzechów i miodu. Ja już się nie mogę doczekać, także już przygotowuję talerze. Natalio, już nakładam ci, wiem, bo już mi poza planem nawet mówiłaś, że nie możesz się doczekać. Jeśli zwrócicie uwagę, naprawdę jego konsystencja jest bardzo delikatna. Zachęcam do odwiedzin nas i do próbowania. Zapraszamy.